Mówi się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest środa, 2 listopada, 21:19. Tak się porobiło. ...507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, od rana w kioskach czekał grzecznie tygodnik. No, nie wiem, czy wszyscy mają. Jakby się tak rozejrzeć, to pani będzie mówiła, że w kuchni na stole leży. No, jak ja to sprawdzę? No więc tak, od rana w kioskach czekał na Państwa grzecznie tygodnik z taką okładką, na której jest no ten chyżeroj. No. O, właśnie. Już pokazujemy. W najnowszym numerze tygodnika Gazeta Polska szczególnie polecamy tekst okładkowy Piotra Lisiewicza. Jeszcze nie rządzą, a już biją. Chcą oddać przywileje emerytom z SB i zamknąć przeciwników do więzienia. O tym pisze właśnie Piotr Lisiewicz. PiS jest pierwszą partią w historii III RP, która po 7 latach ma poparcie zbliżone do tego, jakie miała w 2015 roku, gdy wygrywała wybory. Były to lata ze zdecydowanie najmniejszą po 1989 roku liczbą manifestacji pracowniczych i związkowych, natomiast najliczniejszymi protestami przegrywających wybory partii opozycyjnych. Ale Donald Tusk mimo to chce budować obraz władzy przestraszonej gniewem wściekłego ludu, na czele którego stoi rzecz jasna on sam. Stąd zapowiedzi zamykania do więzienia czy nasyłania silnych ludzi. Gniewu ludu pobudzić się Tuskowi nie udaje, ale prowokuje do używania przemocy i grożenia śmiercią najbardziej niezrównoważonych swoich zwolenników. Co poza tym jeszcze w numerze? Jak nakręcano histerię wokół Odry? Zero dowodów i zmyślone plotki. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, w rozmowie z Jackiem Liziniewiczem powiedziała między innymi, dlaczego mieliśmy histerię, gdy zaczynała się budowa muru na granicy polsko-białoruskiej? Dlaczego wybuchła histeria, gdy przykopywaliśmy Mierzeję Wiślaną? Dlaczego dzieje się tak praktycznie przy każdej inwestycji, która ma podnieść nasze bezpieczeństwo czy suwerenność? Najczęściej w tych wszystkich przypadkach chodzi o interesy, które ktoś chce dla siebie ugrać, albo pojawia się interes polityczny. Na zasadzie jest okazja, by uderzyć w rząd. Dawid Wilcztań pisze o Marszu Niepodległości. A właśnie, a propos Marszu Niepodległości. W tym roku w Marszu Niepodległości kluby Gazety Polskiej pójdą w osobnym sektorze. Jeszcze będziemy o tym informowali. Jest trochę czasu. Co pisze Dawid? Tegoroczny Marsz Niepodległości będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. Będzie też najważniejszym marszem w historii tego wydarzenia. Przyczyna jest oczywista. Wojna na Ukrainie. Zwiększa ona radykalnie prawdopodobieństwo prowokacji. Nakłada też znacząco większe zobowiązania na organizatorów oraz uczestników marszu. Ani broń jądrowa, ani brudna bomba nie grożą światu. To celowy zabieg Rosjan. Mówienie cały czas o zagrożeniu jądrowym ze strony moskiewskich notabli wpisuje się w grę psychologiczną. Słyszymy, że Władimir Putin się łamie, jest poważnie chory, zaraz dojdzie do politycznego przesilenia, że zmieni się władza na Kremlu. Co więcej, już wskazuje się tych, którzy przejmą władzę, więc możliwa jest sugestia, że może ktoś, kto go zastąpi, będzie jeszcze gorszy, przejmując dostęp do walizki z czerwonym guzikiem. Tak mówi generał Andrzej Kowalski, szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2015-2020, ekspert do spraw Rosji, a rozmawia z panem generałem Grzegorz Wszołek. No i jeszcze na koniec wisienka na torcie, czyli analiza Maćka Kożuszka. 42-letni Rishi Sunak, który objął stery po rekordowo krótkim premierostwie Liz Truss, ma przed sobą nie tylko zadanie ocenia partii konserwatywnej, ale też wyciągnięcie Wielkiej Brytanii z kłopotów i przywrócenie wiary w całą klasę polityczną. Czy Sunak ocali królestwo? Sunak jako ostatnia nadzieja konserwatystów. No oczywiście, że tych wszystkich, którzy nie kupili jeszcze i nie przeczytali, to ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby to zrobić, bo to się odbędzie z korzyścią dla państwa. Generalnie tak w taki dzień jak dzisiaj to w tej polityce rozmawiać to tak, no ale co zrobić, jak tutaj tak ta pospolitość skrzeczy, włazi w usta, uszy, nosy i tak dalej. To cytat jest, to już mówię tak na wszelki wypadek, nauczony doświadczeniem, że tak by się gdzieś het gnało, tak by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzecze, tu pospolitość tłoczy, włazi w usta, oczy,
W usta, uszy, oczy, tak. Proszę szanownych państwa, powiedziałem, że pospolitość chrzeszy, ale to nie znaczy, że ja będę mówił o Senyszyn. Ja będę mówił o Lubnauer, ale tak naprawdę to będę mówił zupełnie o czym innym. Ja wiele razy już o tym państwu mówiłem, dzisiaj jeszcze raz powtórzę, mamy wyjątkowo wredną i durną opozycję, naprawdę. Najgorsze jest to, że ta totalna opozycja, to ona po prostu zwyczajnie szkodzi Polsce. Dzisiaj rano na konferencji prasowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że powstanie tymczasowa zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim. Zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększą bezpieczeństwo na granicy z obwodem kaliningradzkim. Rozpoczniemy budowę tymczasowej zapory, która wzmocni obecną granicę. Tak powiedział Błaszczak i wyraził nadzieję, że tym razem opozycja nie będzie urządzała wycieczek na granicę. Mam nadzieję, że nie będzie nękała żołnierzy i funkcjonariuszy. Społeczeństwo stanęło murem za polskim mundurem. Mam nadzieję, że tak będzie również tym razem. Tuż po ogłoszeniu decyzji o budowie zapory od razu się zaczął atak. Oczywiście jako pierwsza do boju ruszyła polska eurodeputowana, to będę podkreślał, polska eurodeputowana. Janina Ochojska napisała na Twitterze tak. Czy pan i rząd PiS zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1 miliard 600 milionów na zapory na granicy Polska-Białoruś po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur, to tańsze i skuteczniejsze. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak napisał na Twitterze tak. Zaniepokojony wyścigiem premiera i wicepremiera Sasina, z których każdy niezależnie od siebie podjął budowę o elektrowni atomowej już dziś o 8 rano, wicepremier Błaszczak zdecydował o budowie zapory na granicy z obwodem królewieckim. Co wymyślą wicepremierzy Gliński i Kowalczyk? Katarzyna Lubnauer sprytnie dorzuciła, dlaczego PiS chce budować płot na wschodzie? Jak oni ciągle twierdzą, że największym zagrożeniem dla Polski są Niemcy i Unia Europejska. W rozmowie z portalem Gazety Michnika Katarzyna Lubnauer powiedziała jeszcze więcej na ten temat. Powiedziała tak. Bardzo bym chciała, aby kontrola NIK najpierw zbadała, kto ile zarobił na pierwszej zaporze. 1 miliard 600 milionów wydaliśmy na coś, co jest nieskuteczne przeciwko tym, których miało powstrzymać. Za to skutecznie morduje zwierzęta. Jeżeli wojna jest w takiej skali jak w Ukrainie, to taki mur nie ma żadnego znaczenia. Ten pierwszy mur już jest nieskuteczny, tylko okazał się pułapką na zwierzęta. To nie jest metoda. Ja mam wrażenie, że to są łatwe sposoby na to, by pokazać, że coś się robi. Ja bym chciała od Błaszczaka jedną rzecz. Które z tych zamówień, które teraz składa, są z offsetem. Kiedyś wszystkie zamówienia były z offsetem. Ten offset czasami wynosił 100% wartości zamówienia. Nie, no tak, no. No właśnie, ja nie rozumiem, dlaczego nie ma tych przetargów ogłoszonych. Przecież ten dobry znajomy Tuska, to on by na pewno zaczekał. No, o Władimirze Władimirowiczu mówię. Na pewno by zaczekał, tak, na taką procedurę przetargową, aż tam ją dokończymy. On robił z Tuskiem różne biznesy, zawierał różne deale. No, to takie deale, że tam nawet o wielu nie wiemy. No to on na pewno zrozumie, na czym to polega, że tu trzeba taki przetarg zrobić, żeby ta zapora w ogóle powstała i tak dalej. Przepraszam, pan Bartłomiej z Warszawy jest z nami, tak? Panie, się dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Słucham pana, dobry wieczór. Ja to w zasadzie, wie pan, to nawet nie tyle to z własną opinią, tylko bardziej z pytaniem do pana, bo przyznam się szczerze, że program oglądam w miarę nieregularnie od jakiegoś czasu. Będę miał takie pytanie do pana odnośnie właśnie polskiej opozycji szeroko pojmowanej. Chodzi mi o to takie najbardziej skrajne dla partii rządzącej ugrupowania. Znaczy, mówiąc wprost, no, kto pana zdaniem byłby bardziej szkodliwy, gdyby wybrał wybory? Konfederacja czy Platforma Obywatelska? A, to bardzo dobre pytanie jest. Ja panu powiem tak. Panie Bartłomieju, ja za chwilę poproszę Telekino, żeby państwu pokazała taki hit. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja to obejrzałem dzisiaj i najpierw się śmiałem, no bo to chyba taka jest normalna, zdrowa reakcja po zobaczeniu no tak. tego, co państwo za chwilę zobaczą. Natomiast potem sobie pomyślałem, że Jezus Maria, ty, ale oni by mogli rządzić tutaj. Normalnie decydować o naszym życiu. Każe mi pan wybierać między dżumą a cholerą. Nie wiem, pomyślę,
ale w pojedynkę pan, to ani, pan, bo, ani Platforma, ani Konfederacja, to oni razem i razem na pewno by nas załatwili na Perełowo i na Sacy. Bo wie pan, no prawda jest taka, że to co by było za Platformy, no to mniej więcej się możemy spodziewać, no bo wiemy już, co było wcześniej, prawda? Czyli tam łażenie się do Niemców, to co nam każą w Brukseli, to wszystko robimy. Pytanie, co by było właśnie, gdyby Konfederacja wygrała. Wiadomo, że to jest jakiś nierealny scenariusz, no bo to jest partia marginalna i raczej ludzie moim zdaniem też odklejeni na tą partię głosują. Ale gdybyśmy się tak pobawili w takie przewidywania, co by się zmieniło w Polsce, gdyby na przykład rzeczywiście ta Konfederacja doszła do władzy, jakby Polska powiedzmy wyglądała po roku rządów Konfederacji? Czy w ogóle ten rząd by się jakokolwiek Konfederacji utrzymał wtedy? Bo ich pomysły ekonomiczne, no to jest prawda taka, że jeżeli ktoś tam ma trochę łeb na karku, te pomysły ekonomiczne, które na przykład Sławomir Mentzen często postuluje w telewizji, no to są po prostu jakieś po prostu z kosmosu rzeczy, nierealne. Tego się nie da po prostu w normalnym ustroju takim rynkowym, jakim my jesteśmy wprowadzić. To ładnie, wie pan, to wszystko ładnie wygląda na papierze, ale w życiu w takich realnych sytuacjach, no to po prostu niemożliwe. No to dobrze wygląda po prostu na papierze tylko. Ci zwolennicy, entuzjaści Konfederacji i tego swojego Brauna, jak ja im mówię, że to jest agentura, to oni się oczywiście, że obrażają i tak dalej. Ale jak jest organizowany przez AfD, partię niemiecką AfD, wiec we wrześniu, i tam są zaproszeni różni ciekawi ludzie z całej Europy, z Polski między innymi właśnie Braun. I on tam jedzie i opowiada o tym, że cały wiec się odbywa pod jednym wspólnym hasłem, że trzeba jak najszybciej znieść te sankcje na Rosję. Tak. I on tam jedzie i opowiada różne te dyrdy małe, które tutaj mówi w imieniu Polski. Że jemu chodzi o to, żeby wojny nie było przecież, żeby zatrzymać wojnę. I pan co, jakbyśmy tak rozpuścili ten rytwan wyobraźni, pan mnie pyta, co by było, może by język ruski zamiast polskiego w szkołach obowiązywał i tyle. Rządziłby nami namiestnik rosyjski prawdopodobnie. No, szczęść Boże, by mówił na powitanie. Bardzo uprzejmie dziękuję panie Bartłomieju. Ja bym naprawdę chciał państwu pokazać ten film, to kino, bo zresztą no nie uprzedzajmy faktów, ale proszę, ja wiem, że państwo też się będą pewnie uśmiechali, bo ciężko to bez uśmiechu oglądać. Ale proszę sobie wyobrazić, że może to przyszły premier do nas mówi, no że oni by rządzili, po prostu zwyczajnie, tak? Uwaga, telekino. Bardzo proszę, pokażcie ten hit. Właśnie, zauważyliście, jaki piękny był październik, jesień, jak pięknie zaczyna się listopad. Piękna, złota polska jesień. W każdym razie... Niech ci, co zaprzeczają zmianom klimatycznym, przypomną sobie swoje pierwsze listopady, czyli wizytę na grobach zmarłych i przypomną wtedy, kiedy marzli w grubym futrze i ostatnie lata, kiedy rok w rok praktycznie jest tak ciepło. Teraz w weekend jak byłam, to w ogóle było mi za ciepło nawet w cieniutkim płaszczyku. No, dzisiaj na konferencji możemy wystąpić w letnich płaszczach, czy kamizelkach, czy żakietach, a normalnie 2 października trzeba było ubrać ciepłą kurtkę. Proszę państwa, jeden raz to nikt... No, chyba nie. Jeden raz to jest jeszcze, można powiedzieć, że to nie jest tak, jak wiecie, śmieje się zawsze z tego, co w środku, jak raz się pojawi śnieg, to mówi, no patrzcie, nie ma żadnych zmian klimatycznych. Tylko zobaczcie, to już jest reguła. To już jest tak, że ileś kolejnych pierwszych listopada jest w temperaturze na 100 stopni, a nie zera. No to też nawiązanie do naszej konferencji. Troszeczkę. Pewnie będziemy o tym mówić w trakcie. Ale ona jest na środku, proszę cię. No spokojnie. A, chodzi ci o to, żebym przeszła na drugą stronę? Proszę cię bardzo. Kinga, polskim językiem trzeba. Tak, Krysia zaczyna. Tak. Jeszcze nie wiem, czy możemy, czy... Więcej to będzie mi już szkoda, tak to być. Nie myślę, że tak. Ja znam krótki spodenko przed drugim spacerze z Malibieskim. No. Gorąco, teraz proszę, że cię. Ale to nie wróży dobrze naszym dzieciom, wnukom. Czekajcie, bo ja jednak wezmę. I trzeba coś z tym zrobić, nie? Trzeba o tym myśleć. Tak, Krysia, co ma zaczynać, to jest oczywiście pani Krystyna Szumilas, była minister edukacji.
No Lubnauer to jeszcze nie była minister, ale mogłaby być. Na przykład od budżetu by mogła być. O Kidze nie będę się wyrażał po włoskiej i tak dalej. O tym Borysie, co tam stał, pan poseł Borys Tył też nie był. Tak, oni mogą nami rządzić, no właśnie. Na pewno państwo pamiętają taki tekst okładkowy z tygodnika o uniwersyteckiej szuli. To niedawno było. Portal do rzeczy napisał dzisiaj o pewnym profesorze z Uniwersytetu Warszawskiego. Maciej Górecki to profesor UW wykładający na Wydziale Psychologii. Jako jego zainteresowania naukowe na stronie uczelni wymieniono zachowania wyborcze, systemy wyborcze, politologia porównawcza, metodologia badań społecznych. Wykładowca warszawskiej uczelni przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość powinno zostać zdelegalizowane. Rozliczenie z PiS należy przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy, szybki, to delegalizacja partii, konfiskata jej majątku, odebranie subwencji. Posłowie zachowują mandat, tracąc afiliację. Drugi, w bardziej żmudny etap, to indywidualne procesy konkretnych przestępców z PiSu. Tak napisał pan profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W jednym z wcześniejszych wpisów pan profesor przekonywał, że jest przeciwny jakiejkolwiek debacie z PiSem. Zapewniał, że rządzących polityków należy surowo ukarać. Debata to element demokracji, a PiS to partia antydemokratyczna. Należy ją odsunąć od władzy, zdelegalizować, majątek skonfiskować, funkcjonariuszy surowo ukarać. Później już w demokratycznym towarzystwie będziemy sobie debatować, tak pisał pan profesor, o którym się głośno zrobiło, jak pisze portal do rzeczy, po takim jego wpisie, w którym w dosyć skandaliczny sposób odniósł się do wyborców PiSu. Mianowicie stwierdził, że są oni niezwykle toksyczni kulturowo. Dodał, że w przyszłości służby nie powinny dopuścić, aby kiedykolwiek powstała partia bazująca na tym elektoracie. Tylko w ten sposób unikniemy pełnoskalowego faszyzmu. Proszę szanownych państwa, to się wszystko układa moim zdaniem w bardzo logiczną całość, bo w kolejnej informacji z tego samego portalu do rzeczy możemy z kolei przeczytać, że do dyskusji na temat telewizyjnej debaty Morawiecki-Tusk włączył się dominikanin, ojciec Ludwik Wiśniewski. Duchowny oskarżył TVP o to, że w tej stacji nie ma prawdziwego dialogu, a Donald Tusk jest wciąż atakowany. Dlatego, jak przekonuje ojciec Wiśniewski w Der Onecie, debata w TVP Info z Likwinarzą nie mówi. Debata w TVP Info nie może się odbyć. Trzeba z całą siłą powiedzieć, że taka debata jest potrzebna, a nawet konieczna z Mateuszem Morawieckim, a jeszcze bardziej z Jarosławem Kaczyńskim, jeśli poważnie pragnie się dobra dla Polski i Polaków. Jednakże Tusk nie może zgodzić się na debatę w TVP Info, gdzie codziennie ogłasza się, że jest on złodziejem, niszczycielem Polski, niemieckim sługusem, a nawet zdrajcą mającym krew na rękach. Tusk nie może także uczestniczyć w debacie prowadzonej przez dziennikarzy TVP, bo w tej telewizji nie ma prawdziwych debat. Tak mówi ten ojciec dominikanin, zaproponował inne miejsce. Inne miejsce, w którym taka debata mogłaby się odbyć. Dlatego zgłaszam inną propozycję. Niech któryś z uniwersytetów, choćby najbliższy, warszawski, podejmie się organizacji takiej prawdziwej debaty. No fantastycznie. I niech poprowadzi ten pan profesor Maciej Górecki. Niech któryś z uniwersytetów, choćby najbliższy warszawski, podejmie się organizacji takiej prawdziwej debaty. Niech ludzie nauki, których nikt nie podejrzewa o sekciarstwo, zorganizują taką debatę. Poważną, obiektywną, pozwalającą się oponentom wypowiedzieć do końca. Po prostu ludzką, cywilizowaną debatę. A to proszę władze Uniwersytetu Warszawskiego. A PiS i PO zaklinam, aby nie uchylały się wziąć udziału w takiej debacie, bo Polskę mamy naprawdę tylko jedną, podkreśla zakonnik, ojciec Ludwik Wiśniewski. No, trwa wyścig, o to kto będzie tym kapelanem tego TVN-u. Nie wiadomo, ksiądz Lemański, a może Sowa, a może właśnie taki Wiśniewski. Okaże się najbardziej zasłużonym towarzyszem. W każdym razie, debata na Uniwersytecie Warszawskim ma sens. Tam jest obiektywizm, tam jest bezstronność. A ta cała uniwersytecka szuria, to wszystko są mili ludzie. Bardzo mili ludzie. Bardzo tacy, no zacni, o, to chciałem powiedzieć. Koniec pierwszej części, popłakałem się, krótka przerwa i zaraz wracamy.